Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj powiemy sobie na temat obrzędów zakończenia. Do tych obrzędów należą krótkie ogłoszenia, kapłańskie pozdrowienie i błogosławieństwo, rozesłanie ludu oraz ucałowanie ołtarza. Warto zaznaczyć, że jeżeli mają być ogłoszenia, to powinny one być krótkie i zwięzłe. Kapłańskie pozdrowienie i błogosławieństwo w niektórych dniach i okolicznościach może być ujęte w formie modlitwy nad ludem bądź w innym, bardziej uroczystym sformułowaniu. Rozesłanie ludu przez diakona lub głównego celebransa ma na celu to, abyśmy wrócili do swoich obowiązków, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Po rozesłaniu obrzędy mszy świętej kończą się ucałowaniem ołtarza przez głównego celebransa i diakona. Jest to forma oddania czci ołtarzowi. Natomiast pozostali koncelebranci oraz usługujący oddają cześć ołtarzowi poprzez głęboki pokłon. Dziękuję Wam bardzo za Waszą uwagę. Zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania naszego odcinka. Szczęść Boże i do zobaczenia!